jedną z propozycji Artzony w tym roku na Nowochódzkiej, podczas Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej jest koncert Krakow Improvisers Orkiestry, czyli krakowskiej orkiestry improwizującej, w skład, w której wchodzą muzycy związani z muzyką improwizowaną, free jazzową, są to środowiska akademickie, mniej akademickie, ale współpracują ze sobą i grają razem w Krakowie. Całkowicie nad improwizującą orkiestrą nie da się zapanować, ale to jest zaleta tego rodzaju działalności artystycznej, którym się zajmujemy. Można się z taką orkiestrą natomiast komunikować i kontrolować przebieg tej improwizacji. Tym się właśnie zajmuje dyrygent. Komunikacja odbywa się za pomocą systemu symbolów, gestów, ilustrujących czy oddających podstawowe parametry muzyczne, czyli dynamikę, tempo, faktury, poszczególne osoby, które grają lub nie grają. I w ten sposób muzyka powstaje spontanicznie, ale jest w pewien sposób kontrolowana. Od 1985 roku Robert Kosieracki w Nowochódzkim Centrum Kultury pracował jako instruktor do spraw artystycznych. To apogeum jego twórczości przypada na lata 60. i 70., a zatem człowiek, który ma 30-40 lat i wie, czego chce. Jak trafił do fotografii, to zaraz Państwu powiem. Oglądając zdjęcia Roberta Kosierackiego, które powstały na terenie Nowej Huty w latach 60. i 70., mamy wrażenie, że one są wartościowym dokumentem czasu. Czasu, którego świadkiem był Robert Kosieracki, autor, który w sposób bardzo interesujący wpisuje się w całą plejadę nowochódzkich fotografów, począwszy od Stanisława Seinsona, Henryka Hermanowicza, Henryka Makarewicza i wielu innych. Na czym polega niezwykłość z Roberta Kosierackiego? On w latach 60. i 70. zdołał się swoją twórczością przebić przez obowiązujący wówczas filtr propagandy. Myślę, że szczególny jest cały cykl kadrowanie PRL-u, który wymyśliliśmy sobie przed 2 laty i w ramach którego pokazywaliśmy już zdjęcia Henryka Hermanowicza i Jerzego Szota. Szczególny jest on dlatego, że ma być zaproszeniem do rozmowy, do opowieści o PRL-u, do wspominania. Kadrowanie w wypadku tych wystaw nie jest przypadkowym terminem, ponieważ następuje na 3 poziomach. Z jednej strony kadrowali autorzy, z drugiej strony kadrujemy my, wybierając te, a nie inne zdjęcia. Z trzeciej strony zapraszamy do kadrowania gości wystawy. Oni, patrząc na te zdjęcia, kadrują je przez własną wrażliwość, własne doświadczenie życiowe, własną świadomość historyczną, więc mamy takie potrójne kadrowanie. Są takie zdjęcia Roberta Kosierackiego, które posiadają jak gdyby drugie dno. Posiadają swoje podteksty. Wyobraźcie sobie Państwo drogę, która prowadzi donikąd, nagle się urywa. No, chcielibyśmy, żeby ona poprowadziła nieco dalej, ale nie, ona się urywa w szczerym polu. A nieco dalej jakiś samotny sygnalizator, który nie wiadomo komu ma służyć. Myślę, że te właśnie drugie dna, te podteksty, metafory ukryte, one były charakterystyczne dla wielu zdjęć Roberta, które możemy również wyłowić na tej wystawie.
Jego twórczość jest zobrazowana w kilku działach. Mamy kulturę czasu wolnego, mamy pejzaż, mamy ludzi. Nie wiemy, jaki był impuls. Fotografował hutę po prostu dlatego, że ona była prawdopodobnie na wyciągnięcie ręki. Bez względu na to, czy mieszkał w Grębałowie, na Centrum A, czy na Osiedlu Kolorowym. On po prostu, tak jak żona wspominała, po obiedzie brał aparat i szedł fotografować nową hutę. Nie na zlecenie, nie realizując czyjś zamysł, tylko własny. Na tym polega istota fotografii Roberta Kosierackiego, że fotografował tak, jak lubił.